Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozbudujemy zoo o nowych mieszkańców, zdobędziemy m.in. pancernika, nietoperze, dojdą też pszczoły i jeden malutki dodatkowy mop. Ciekawy, czy zgadniecie po miniaturce, co to będzie za zwierz. Jak zawsze w przypadku budowniczych filmów mam szalkery z materiałami, które użyłam do budowy. Nic specjalnego w sumie tam nie ma, zwykłe kamienne cegły, kratki, drewno i jakieś elementy do dekoracji typu miód dla pszczół, kwiatki dla pancerników itd. Skoro wszystko wiemy, to zaczynamy! A jeszcze zanim zaczniemy budować, to pozwólcie, że oprowadzę Was po całym zoo. Nie jest to wybitna budowla, bo zależało mi na ilości, a nie na jakości w tym projekcie, a jako, że co aktualizację mamy nowego zwierzaka, no to musi być to skompresowane. Tutaj mamy miśka, a obok są wilki, a dokładniej dwa psy i jeden wilk. W klatce obok są lisy, oczywiście dwa warianty. I teraz przejdźmy do basenu, który jest trochę zawodem, bo miały być tutaj delfiny i squidy, ale nie wiem czemu te moby mi znikają, nawet jak mają name tagi, za to żółwie są dzielne i siedzą w swoim boksie. W akwarium pod ziemią jeszcze mam axlotle, których zapomniałam Wam pokazać, także no, ale to chyba jeszcze Wam pokażę. I teraz tak, tutaj mamy klatkę dla nietoperzy, którą dzisiaj ożywimy. Tutaj są oceloty. Panda i kiedyś będę musiała przyczaić się w sumie na brązową. Tutaj mam papugi i brakuje mi błękitnej. W tej klatce są żaby i są jej wszystkie warianty, tylko wiecznie siedzą pod wodą, dlatego ciężko jest je wszystkie zobaczyć, ale jak chwilkę poczekamy, to powinny wyskoczyć. O, i teraz właśnie widzę, że na nagraniu biegnę zobaczyć axlotle, więc zaraz zobaczycie axlotle w podziemnym akwarium. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze za dżunglowymi zwierzakami jest druga część zoo i mamy tutaj tak, grzybowe krowy, wielbłądy i w największej klatce mamy naszego minecraftowego giganta, czyli Sniffera. I chcę mu też znaleźć przyjaciela, ale czekam na aktualizację, która znowu będzie wymagała oddalenia się od mojej bazy i wtedy będę szukać kolejnego jajka. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak gdzieś sobie podróżuję i odkrywam nowe rzeczy z poprzedniej aktualizacji, no to właśnie te wszystkie wielbłądy, krowy i sniffery zdobywałam na odcinku, więc gdzieś Wam tutaj się pojawi link w opisie, czy gdzieś coś, jak nie zapomnę przypiąć. No dobra, a teraz skupmy się na dzisiejszych planach, czyli na budowie zoo. Jako, że na tym wzgórzu już nie ma miejsca, to reszta zoo będzie tutaj. Teraz złapcie timelapse budowy klatek i nie martwcie się, dekoracje zrobię już z Wami. A ci, co nie chcą oglądać timelapse'u, chociaż zauważyłam po watchtime'ie, że bardzo Wam się one podobają, ale wiadomo, są różne preferencje, więc łapcie tutaj, gdzie się kończy timelapse. Złożyło, że skończyło mi się drewno, więc musiałam polecieć do farmy drzew, posadzić kilka sadzonek, wyrosnąć je i ściąć. Oczywiście, jak zawsze na odcinku, musiał spaść deszcz, bez tego przecież by się nie udał, bo jak to tak bez deszczu, ale co naskrobałam z tych drzew, to moje i mogę wrócić do zadaszenia klatek. Zrobiłam więcej trapdoorów i dokończyłam swoje dzieło, a to znaczy, że bierzemy się za dekorowanie klatek. Jak widzicie, jest jedna dodatkowa klatka i na razie niech będzie pusta. Co prawda zastanawiam się, jakie zwierzę mogłoby tu być i waham się między królikiem a kozą, ale te dwa na razie są w zagrodzie dla zwierząt hodowlanych, a zoo jest bardziej przeznaczone dla takich typowo dzikich. Dajcie znać, co Wy uważacie, a ja biorę się za dekorację. Pierwsza będzie klatka pancernika. Jako, że nie da się przenosić koloru trawy z sawanny do lasu,
to pozostało mi jedynie dodać krzaki i pomarańczowe kwiatki, żeby chociaż trochę zażółcić ten teren. Jako słodki akcent dodałam ramkę na przedmiot, w której postawiłam oko pająka, które, jak wiemy, służy do karmienia naszych nowych przyjaciół. Klatka dla pszczół będzie miała miodowy klimat, czyli podmiana niektórych elementów trawy na siano, podokładanie bloków wosku i bloków miodu, żółte i pomarańczowe kwiatki i początkowo miałam tutaj postawić dwa ule, ale przypomniało mi się, że Div nie ma osiągnięcia z pszczołami, więc to jedno miejsce na ul zostawiam dla Diva. No dobra, bierzemy się za ściąganie nietoperzy. Wbrew pozorom to był najtrudniejszy mob do zdobycia. Dlaczego? Nie da się go wziąć na linę, ani go wabić, despawnuje się jak się oddalisz, potrzebuje konkretnych warunków, żeby się zespawnić i pewnie gdyby nie to, że mam Wardena w bazie, to bym włączyła pokojowy i czekała w ciemności, aż się pojawi. Ale to za bardzo mi jest szkoda tego Wardena, dlatego musiałam lecieć na normalu i modlić się, że żaden creeper mnie nie zaskoczy. Cała zabawa z łapaniem nietoperzy zajęła mi 2,5 godziny i myślałam, że coś mnie strzeli. Ale od początku. Zabezpieczyłam wybieg nietoperzy szkłem, żeby mi nie wyleciały i zaczęłam wkopywać się w tunel. Tak, to nie jest moja pierwsza próba zdobycia nietoperzy. Uznałam, że się wycwanie i znowu wykorzystałam to coś z Divem na farmach żelaza i mobów. W skrócie, stawiam multikonto na farmach AFK, przez co wokół niego respi się zbyt dużo mobów, przez co moby wokół mnie nie chcą się pojawiać, dzięki czemu nie musiałam martwić się już o creepery i innych przyjemniaczków. Jedyne, na co musiałam teraz liczyć, to to, że gra zamiast zrespić mi potwora, zrespi mi nietoperza, jak już znajdzie miejsce na zrespienie moba. Jak widzicie, stary pokój po pierwszym polowaniu na nietoperki jest, ale jest on za mały, jak się okazuje. Najlepiej jest zrobić pokój większy niż 10x10x10, bo w moim przypadku dopiero taki zadziałał. A mówiąc taki, mam na myśli taki. Jak widzicie, po 1,5 godziny kopania, czekania i w ogóle wszystkiego pojawiły się nietoperze, po które szybko zeszłam na dół, żeby je oznakować, żeby się już nie zdespawnowały. I wciąganie ich na górę to była katorga, która zajęła mi kolejną godzinę. Dlaczego? Musiałam im odcinać piętro po piętrze i w międzyczasie czekać, aż wylecą trochę wyżej, żeby ich nie zabudować. I jak widzicie, tak trochę ciężko było u nich z synchronizacją. Wielokrotnie skończyły mi się surowce do odcinania nietoperzom drogi i musiałam lecieć tutaj multikontem, żeby sobie jakieś przynieść, bo nie byłam pewna, czy oba nietoperze dostały name tagi. I jakby pojawiło się po raz tysięczne pytanie, czemu Bedrock? Właśnie temu. Na Javie nie wyciągnę sobie nagle telefonu czy Nintendo, żeby pomóc sobie w kryzysowej sytuacji multikontem. Myśleliście, że im bliżej wybiegu, tym było łatwiej? Pchi. Zaczęło się zacinanie w kątach, blokach, pochodniach i żeby to tylko nietoperzy. Okazało się, że padła mi elytra, a po co ja tam w ogóle wlazłam? Bo myślałam, że uda mi się wyjąć tą pochodnię, o którą zacinają się nietoperze, bez uderzenia nietoperzy. Co nie do końca jest możliwe do zrobienia. Ale dla pocieszenia w ekwipunku znalazłam ratunek, bo zawsze noszę przy sobie łódkę, dzięki której udało mi się wydostać. W końcu te szkodniki wyleciały i mogłam poprowadzić te paskudy. Ale to nie był taki jedyny przypadek takiego zacięcia się. Na przykład tutaj się zacięły, tutaj. W międzyczasie kolejna dostawa itemków. I w końcu uznałam, że jednego nietoperza zamuruję, bo to tak wyglądało, że jeden latał, a jeden się blokował i tak na zmianę, więc tego, co się zablokował, zamknęłam, żeby ten, co latał, do niego nie wpadł z powrotem. Wyprowadziłam kawałek dalej tego latającego i potem wróciłam po tego zakopanego i tak cały czas prowadziłam je na zmianę. I uwaga, panie i panowie, po 2,5 godzinach zabawy nasze gadki trafiły do swojego wybiegu. Dia, jak teraz wyjdziesz? Zapytacie. Spędziłam tyle czasu z tymi nietoperzami, że wiem, że zaraz się zbagują w jakimś bloku i będę mogła wyjść, a one nawet się nie zorientują, że mają otwartą przestrzeń. I tak jak mówiłam, tak się stało. I mogłam swobodnie wyjść i tak się zaoferowały tym kątem, że mogłam nawet na spokojnie poprawić całe złe zabudowanie szkłem i w końcu finalnie mamy gacki w wybiegu. Nigdy więcej. Ogarniacie, że materiał bez wyciętego materiału z prowadzenia nietoperzy trwał ponad 2 godziny, a jak wywaliłam ten klip, to cyk, całość ma tyle
Ile ma? A mowa tu tylko o samym nagraniu, gdzie nie nagrywałam wszystkiego, bo szkoda było mi miejsca na dysku. No nic, czas na kolejne zwierzątka, czyli pancerniki. Bedrock ma tą cudowną możliwość spawnu zwierząt na bieżąco, dzięki czemu nie musiałam latać po całym świecie, żeby znaleźć pancerniki. Poleciałam po nie na spawn, bo tam mam najbliższą sawannę, pozabijałam też jakieś zwierzaki, żeby podładować elytrę i wzięłam się za szukanie. Chwilkę się pokręciłam i na horyzoncie pojawił się pierwszy pancernik. Wzięłam do łapki smycz i oko pająka i nastąpiła procedura przechwycenia naszego nowego przyjaciela. A jako, że nie chcę, żeby był samotny, to jeszcze chwilkę się pokręciłam, żeby znaleźć drugiego koleżkę. Chwilę to zajęło, ale pojawił się drugi pancernik. A jako, że zbliżała się noc, a chciałam bezpiecznie je dostarczyć, to poszłam się przespać do najbliższej wioski. Jak wychodziłam z sawanny, to znalazłam po drodze jeszcze jednego pancernika, no i nie mogłam się powstrzymać, żeby też go nie wziąć. No to co, widzimy się teraz pod bazą. Oczywiście pancerniki musiał przywitać deszcz, bo cóż innego w mojej bazie mogłoby się pojawić. Wprowadziłam nowych towarzyszy do ich apartamentu i byli bardzo zachwyceni warunkami, jakie dla nich przygotowałam. Bardzo. Rozmnożyłam je i teraz najbardziej fajna rzecz związana z pancernikami, czyli mizianie ich szczotką. Jak widać, też były zachwycone tym pomysłem. I żeby mi z wrażenia nie uciekły, zamknęłam klatkę i nastąpiło uroczyste szczotkowanie. Szczotka szybko schodzi? Cóż, jestem na to gotowa. Oki, teraz czas na ostatniego zwierzaka na dziś i piszcie w komentarzach, co to jest i dajcie znać, czy zgadliście. Klatkę musiałam odpowiednio zabezpieczyć, bo ten zwierzak do miłych nie należy. Dałam ściółkę, zamknęłam klatkę, uznałam, że klatka jest za wysoka dla tego stwora, więc ją obniżyłam. I teraz czas na spawn. Wszyscy, którzy napisali Endermite, moje gratulacje. Żeby nie zrobić mu krzywdy, musiałam zdjąć zbroję, a do tego enderperły kradną serduszka, więc było dosyć wesoło. Do tego gonił mnie czas, żeby Enderman się nie striggerował na naszym żuczku, więc szybko dałam mu name taga, tak, on też będzie nazywać się taktoperz, nie miałam czasu, żeby to zmienić. Zabudowałam klatkę tak, żeby nie miała trzech klatek wysokości, obudowałam dach i Endermite dołączył do drużyny. Teraz łapcie efekt końcowy, a ja się z wami żegnam. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam was do zostawienia subskrypcji po więcej minecraftowego lub youtuberskiego kontentu. Zapraszam was też na serwer Discord, do którego link macie w opisie. To tyle ode mnie, cieszcie się efektem końcowym, trzymajcie się cieplutko i papatki!